Z okazji dnia mamy dzieci teraz z polskiej szkoły pod przewodnictwem pani Wolskiej. Tutaj ładny program przedstawią, powiedzą wierszyki dla mam, no i również i dla ojców. Nasze wielkie święto, więc im wszyscy wraz śpiewamy. Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane nasze mamy. Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane nasze mamy. Za ich pracę trudy znoje, za ich noce nieprzespane. Niech nam żyją, niech nam żyją nasze mamy ukochane. Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane nasze mamy. Jest takie słowo, słowo jedno, przy którym inne słowa bledną. Słowo, co nigdy nie zagorzy, wierne i czułe do ostatka, najbliższe sercu, najpiękniejsze, jedno jedyne słowo, matka. Matko nasza, jasnogórska Pani, oddajemy się z dziecięcą miłością pod Twoją opiekę. Powierzamy Ci nasze przyszłość, nasze rodziny, naszą parafię. Ucz nas kochać drugiego człowieka i ze wszystkimi żyć w zgodzie i jedności. Kochamy Cię, nasza niebieska Matko, dziękujemy, że jesteś z nami. Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie. Najlepiej jest u mamy, gdy smutno Ci i źle. Kocham Cię, Mamo, bo Twoje serce bije jak letos w mojej piosence. Kocham Cię, Mamo, za Twoje bajki o kocie, który nie palił fajki. Kocham Cię, Mamo, bo Twoje serce bije tak samo jak serce moje. Mamo, namalowałam Ci obrazek zupełnie sam. Na tym obrazku jesteśmy razem. Ja, Twoja córka, Ty, moja mama. A Twój synek, mój brat, podaje Ci kwiat. Jesteś pięknie ubrana, uśmiechnięta i ładna. Rysowałam Cię przecież od rana. Tylko mi tutaj nie wyszło, że Ty, mamo, jesteś bardzo, a bardzo kochana. Moja mama już rana wciąż jest we mnie zakochana. A ja także w sercu mamy co dzień jestem zakochany. Mama gładzi mnie po głowie i zapomina o sobie, pomyśli o mnie. Bez końca moja mama pełna słońca. Dziękuję Ci, mamo, za dobre słowo z rana, za uśmiech promienny, podobny do uśmiechu słońca. Dziękuję Ci, mamo, za wieczór spędzony wspólnie ze mną, za pozwolenie na dobranoc. Dziękuję serca gorąco. Dziękuję Ci, mamo, za nieprzespane nocy, gdy czuwałeś przy mnie, nie patrząc, czy godziny biegną. Dziękuję Ci za płoną dłoń na rozpalonym czole, za twierdzenie, że mnie nie opuścisz, czy zostaniesz ze mną. Dziękuję Ci, mamo, że cieszyła się razem, gdy wracałam ze szkoły z szóstką w zeszycie. I za to, że potrafiła znaleźć zawsze ciepłe słowo, gdy dzień miałem pechowy i łzy pod powiekami kryły pracowicie. I dziękuję Ci, mamo, za poczucie bezpieczeństwa, które potrzebowałam wtedy i dziś i będę potrzebować jutro, bo czas biegnie szybko. I dziękuję za szczęście, miłość i zgodę. A w kilku słowach dziękujemy Ci, mamo, za wszystko. Wkrótce dzień taty, mojego taty i wszystkich ojców na świecie. Niosą dla taty z ogródka kwiaty. Co swoim tatom niesiecie? Kwiatka nie macie? Zarzućcie tacie na szyję ciepłe ręce, mówiąc do ucha, tatku, posłuchaj. Chcę cię uściskać, nic więcej. Kochany tato, ja wiem, jak bardzo mnie kochasz, choć przyznam, że nie raz psocą. Pozwól, że w dniu tego święta pięknie życzenia wygłoszę. Żyj nam przez długie lata, to mamę szczęśliwie ciszy. Przylepiam tatuszowi, że o mnie dużo dobrego usłyszy.
O psotach też pomyślałem. Postąpię z nimi chytrze. Zapędzę je w cztery kąty, niech tam stoją, aż im się sprzykrzy. I takim już pozostanę, tego na pamięć się uczę, wygrzecznym, pilnym i dobrym dla taty był jego synek. Wiwat, 100 lat niech nam żyje, niech długim cieszy się zdrowiem, a resztę serdecznych życzeń promienny uśmiech do oczu. Żyj nam ojcze, długie lata, niech się twoje życie splata. Szczęśliwe i piękne dni za twe trudy i twą pracę, jaką wdzięczność, jaką płacę serce składam ci. W imieniu wszystkich dzieci ze Szkoły Języka Polskiego składamy kochanym mamusiom i tatusiom serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, wyrozumiałości i samych pogodnych dni. W programie wystąpili Oliver Skalski, Jakub Makiej, Wiktoria Ratajczyk, Emilka Wierzbicka, Aleks Stępień, Agata Jakubowicz, Oliwia Stępień, Max Ratajczyk, Wiktor Wojtasiuk, Tomasz Kapuśniak i ja, Oliwia Makiej. Serdecznie dziękujemy naszym dzieciom i cieszę się, żeście uwzględnili tych ojców, no bo one za miesiąc już będą na wakacjach, tak? To dzisiaj objęły i mamy, i ojców. I niech wam Bóg błogosławi, drodzy rodzice, wychowaniu waszych dzieci, a po mszy świętej wszystkie matki obecne w kościele, bardzo proszę, aby podeszły do ołtarza i otrzymacie róże jako wyraz wdzięczności i pamięci za waszą pracę wychowawczą i kształtowanie waszych dzieci.